Witam Was bardzo serdecznie, Anna Mandrela, kanał Ryngraf. Dotarliśmy do końca analizy drugiej książki w programie z cyklu Czytamy Razem. Zachęcam, jeśli jesteście nowi, oczywiście, żeby subskrybować, żeby pozostawić komentarz, kliknąć kciuki w górę. Jeśli jeszcze nie zakupiliście, zachęcam Was do zakupu, do lektury książki Tomizm Garrigou Lagrange'a wobec wizji filozoficznej Teilhard de Chardin. Właśnie to jest ta książka, którą skończyliśmy analizować. Tak więc kilka słów wyjaśnienia dla tych, którzy, bo były osoby, było dużo takich osób, które dopiero w trakcie cyklu się dołączały, a ja też, żeby ci nowi ludzie jakoś dotarli, żeby te programy się przez ten YouTube przebiły, czy też na Bombayu, również pozdrawiam widzów z Bombaya, to nie zawsze tytuł jest tytułem rozdziału, gdyż jest to mój doktorat, książka naukowa i byłoby w tym momencie trudno trafić do ludzi. Staram się to przedstawić w taki przystępny sposób, ale całość książki dotyczy konkretnie porównania ze sobą dwóch autorów z XX wieku, tomisty Garrigou Lagrange'a i jezuity Teilhard de Chardin. I jak się okazuje, każdy z nich miał na większość spraw, które poruszyliśmy, zupełnie inne poglądy. I dzięki temu, że to zestawiliśmy, możemy zobaczyć, czym różni się tradycyjna filozofia w duchu tomistycznym od filozofii modernistycznej. Mam nadzieję, że Was to zaciekawiło. Jestem bardzo wdzięczna, ponieważ mi wiele osób mówiło, że jeśli tego typu programy będę nagrywać, to będzie mała oglądalność, że ludzie chcą tematów bieżących, a na moim kanale właśnie ten cykl miał więcej wyświetleń niż nawet jakieś tematy, które kiedyś podejmowałam, związane z bieżącymi wydarzeniami. I rzeczywiście widzę, że oglądaliście, to znaczy słuchaliście, gdyż jest to podcast, że komentowaliście. I nie jest prawdą, że żeby się z czymś przebić, to trzeba tylko mówić o rzeczach sensacyjnych, bieżących, szokujących. Właśnie mamy przykład, że mamy ludzi, którzy chcą posłuchać czegoś na wyższym poziomie, chociaż też widzę, że tutaj jest trudność, ponieważ chcę tutaj ten temat jakoś popularyzować i zachęcam do lektury. Bo nie wszystkie wątki tu przedstawiłam, które poruszyłam w książce i czasami trzeba było upraszczać, również z tego względu, że dołączały się nowe osoby i to jest trudne, ponieważ nie zawsze mogli wszyscy wszystko zrozumieć, dołączają się od któregoś odcinka i ja też tak tytułowałam te odcinki, żeby jakoś ludzi mimo wszystko przyciągnąć, chociaż jakichś przecież bardzo szokujących tytułów nie używałam. Tak więc dzisiaj sobie to podsumujemy i przyjrzę się Waszym niektórym komentarzom, jak i temu, co Was najbardziej zainteresowało, ale na koniec też postaram się wszystko podsumować, nawiązać do zakończenia książki, żeby jeszcze raz powiedzieć, bo może dla nie wszystkich jest to zrozumiałe, o co tak najbardziej chodzi. Jednym z programów, który wywołał największe komentarze, dyskusje i może też z mojej strony zbyt mało problem wyjaśniłam, ponieważ starałam się tylko sięgnąć do tego, o czym piszę w książce, to jest temat ewolucji. To na przykład jeden z takich komentarzy. Ja rzeczywiście ten tytuł tego programu nosił nazwę Kościół a ewolucja, jakoś tak. Natomiast nie skupiałam się nad samą teorią ewolucji. Gdy teraz trochę na ten temat czytam, to wydaje mi się, że potrzebny byłby osobny odcinek, żeby różne teorie omówić, na przykład to, czym się różni darwinizm od innych koncepcji ewolucji i jakie mamy dzisiaj,
dalej poglądy przeciwników i zwolenników tej teorii i różnych odmian, bo ewolucja to nie jest jedna teoria, jest tych teorii kilka, również zwolennicy tych teorii między sobą się nie zgadzają. I na potrzeby wyjaśnienia, doprecyzowania chciałabym teraz nawiązać tylko do jednego źródła, a być może w przyszłości z pewnością macie taką chęć, jeśli się tutaj o różne inne źródła też oprę, postaram się zrobić z cyklu Problemy Filozofii dokładniejszy program. I tak jak mówię, tutaj u mnie jest to kwestia filozoficzna, również pomiędzy filozofią a teologią. Tego dotyczyła moja praca doktorska, więc konkretne takie wchodzenie już zagadnienia biologiczne nie było tutaj przedmiotem. Do tego nawiązywał również ksiądz Stanisław Bartynowski w książce Apologetyka podręczna. Co ja chciałam pokazać? Skupiłam się na tych konkretnych przykładach. Przykład Teilharda de Chardin jest dość radykalny. Dlaczego? Ponieważ Teilhard de Chardin przyjmuje teorię ewolucji nie tylko w kwestii gatunków, ale przenosi ją również na zagadnienia religijne, na zagadnienia dogmatyczne. Mamy tutaj, drodzy Państwo, dwie kwestie. Pierwsza kwestia będzie ściśle naukowa, o to, co tak naprawdę z tych wielu koncepcji związanych z ewolucją możemy uznać za jakieś naukowe, a co okazuje się, że po prostu się nie sprawdza, że należy to odrzucić, że kolejni naukowcy to obalili, chociaż tutaj cały czas też trwa dyskusja. A druga kwestia, no jedna z drugą też musi być jakoś ściśle związana, w co może, a w co nie może wierzyć katolik. I ja się tym zajęłam, dlatego nawiązywaliśmy tutaj do encykliki Piusa XII w jednym z tych programów. Zachęcam Was, żeby sobie to prześledzić, bo nie będę teraz powtarzać tej encykliki. Natomiast nie może katolik przyjąć, że dusza ludzka jest również efektem ewolucji, ponieważ wtedy zatarłaby się granica między człowiekiem a Bogiem. A druga kwestia, nie może katolik twierdzić, że było więcej par pierwszych rodziców niż tylko dwoje, Adam i Ewa. To by wtedy przeczyło doktrynie o grzechu pierworodnym. Ksiądz Bartynowski w książce Apologetyka podręczna pokazuje, dlaczego właśnie ta kwestia ewolucji nie jest tylko kwestią naukową, ale też jest kwestią związaną z religią. Dlatego myślę, że warto tutaj przytoczyć pewne fragmenty tej książki, żeby na mnie jako rozświetlić temat i wiem, że to tematu nie wyczerpię. Będę się starała za jakiś czas zrobić osobny odcinek, jeśli Was to interesuje. Pisze ksiądz Bartynowski, co następuje. Uwaga, skorośmy poprzednio wykazali, że wszystko, co istnieje, pochodzi ostatecznie od Boga i że Pan Bóg jest twórcą wszelkiego życia na ziemi, kwestia rozwoju gatunków oraz pochodzenia człowieka sama przez się nie należy ściśle do zakresu apologetyki, albowiem bez względu na to, w jaki sposób rozwijają się poszczególne gatunki istot żyjących, Bóg zawsze w ostatniej analizie jest ich stwórcą. Jednakowoż szerzyciele niewiary nadużywają właśnie teorii rozwoju do walki przeciw Bogu. Mianowicie wyprowadzają z tej teorii wnioski nieoparte na ściśle naukowych dowodach i twierdzą, że także dusza ludzka nie różni się istotnie od duszy zwierzęcej. Podobne nienaukowe wnioski zmierzają ostatecznie do tego, aby zaprzeczyć człowiekowi nieśmiertelnej duszy, która go najbardziej wyróżnia od zwierzęcia i wynosi ponad wszystkie bezrozumne stworzenia,
Ponieważ zaś wiara w nieśmiertelność duszy jest jedną z najsilniejszych pobudek do życia religijnego, przeto rozmyślne zacieranie różnicy między człowiekiem a zwierzęciem ma na celu podkopanie religijności u ludzi i odwrócenie człowieka od Boga. Dlatego to wytłumaczenie teorii rozwoju gatunków i wykazanie, jak stosować ją do teorii o pochodzeniu człowieka, jest kwestią na wskroś apologetyczną, albowiem nie tylko broni godności człowieka, ale przyczynia się do ugruntowania nas w wierze świętej i usuwa wiele zarzutów przeciw nieśmiertelności duszy. Następnie ksiądz Bartynowski mówi o tym, jak Pan Bóg stworzył rośliny i zwierzęta, ale mówi, że Pismo Święte nie wspomina dokładnie, wyraźnie, ile gatunków powstało z roślin i zwierząt, ile Pan Bóg stworzył, w jakim stopniu rozwoju, ani Pismo Święte nam nie mówi, czy te gatunki były niezmienne, takie same, czy w jakiś sposób możliwy był ich rozwój, ich zmiana. Leon XIII napisał, że Pismo Święte ma służyć celom religijnym. Jego zadaniem jest pouczać ludzi o Bogu i ich obowiązkach względem Boga, nie zaś torować drogę naukom przyrodniczym. Więc to nie jest tak, że tutaj ma być jakaś walka, jakaś sprzeczność pomiędzy Pismem Świętym a tymi naukami. Co ciekawe, nawet wyraz rodzaj, który jest używany w Piśmie Świętym, nie może być brany w takim znaczeniu filozoficznym, jaki był używany przez Arystotelesa albo botanika Lineusza, ale należy przez to rozumieć formy pierwotne, które zostały stworzone przez Boga. Jeszcze do tej apologetyki chciałabym sięgnąć, pewnie tutaj będą jakieś pytania, ale warto podkreślić i to, o czym również pisał Pius XII. I inna kwestia nie dotycząca teologii, dotycząca spraw stricte naukowych, w które tutaj nie wchodziłam, to, która z koncepcji, jeśli chodzi o pochodzenia, rozwój, zmiany gatunków, jest najbardziej wiarygodna naukowo, a druga, w co katolik może wierzyć, a co już jest sprzeczne z doktryną katolicką. Sprzeczna z doktryną katolicką byłaby wiara w to, że ludzka dusza od zwierząt powstała, a nie bezpośrednio od Boga, i to, że mielibyśmy, bo jeśli my założymy teorię, że człowiek byłby również wynikiem ewolucji od małp, to dlaczego nie miałoby być więcej w różnych częściach świata, tak, w Australii, w Afryce, w różnych miejscach, takich pierwszych rodziców. W to katolik wierzyć nie może, muszą być ci pierwsi rodzice. To również ksiądz Bartynowski podkreśla. Do niego jeszcze przejdziemy, bo to jest też ciekawe, co on pisze. Natomiast pan Andrzej Ziętek napisał, to jest bardzo cenny komentarz, wszystko wskazuje na to, że genetyka potwierdza już fakt, że wszyscy ludzie pochodzą od jednej pary rodziców. Teza ta jest wynikiem badań już chyba kilku niezależnych grup naukowców. Na razie nie jest o tym zbyt głośno, bo wiadomo, że byłoby to trochę pod prąd dogmatom religii, zwanej teorią ewolucji, ale pewnie niedługo wszyscy będą musieli się z tym pogodzić, tak samo jak z trudem, ale jednak pogodzili się z faktem, że wszechświat miał swój początek, co dla niepoznaki nazwano wielkim wybuchem, ale jak nic może wybuchnąć, to już inne pytanie. To jest bardzo dobry komentarz, za który dziękuję. Zachęcam Was, możecie sobie poczytać coś o tych badaniach, jeśli chodzi o genetykę, jeśli chodzi o wspólnego przodka ludzkości. Takie badania rozpoczęły się w 2005 roku. National Geographic Society i firma IBM je prowadziła i genetycy wykazali, że wszyscy ludzie na świecie mają jednego afrykańskiego przodka sprzed 60 tysięcy lat, aczkolwiek co do tego, ile to było lat,
to jest kwestia sporna. Natomiast badania genetyczne przeprowadzone na różnych ludziach pokazują, że mamy wszyscy tych samych przodków, więc ci rodzice byli jedni. Te badania wykazały, że na przykład aborygeni mają taką samą mutację chromosomu Y, jak cała reszta ludzkości, która była nam przekazana przez jednego męskiego przodka, który żył 60 tysięcy lat temu w Afryce, a zatem aborygeni nie mogli dotrzeć do Australii 65 tysięcy lat temu, jak to było sugerowane. I tutaj ten artykuł stwierdza, że chociaż Biblia była stawiana bardzo często w opozycji do nauki, to jednak pod tym względem, że mamy pierwszych wspólnych rodziców, ona się z prawdą nie mija pod tym względem. Co również zwraca uwagę ksiądz Bartynowski. Otóż Darwin, gdy miał swoje pierwsze wydanie dzieła o pochodzeniu gatunków w 1859 roku, pisał tylko o roślinach i zwierzętach, nie wypowiadając się odnośnie człowieka. I potem z innych środowisk, mamy tutaj takie nazwiska jak Haeckel, Bastian i Bron, pojawiły się pomysły, aby te teorie również przenieść na człowieka, co początkowo nie było Darwina zamysłem. Taką teorią optował również Julian Huxley, brat Aldousa Huxleya, tego autora Nowego Wspaniałego Świata. I taka koncepcja była również w pracach Teilhardy. Co ciekawe, Teilhard de Chardin i Julian Huxley się przyjaźnili. I to jest też bardzo ciekawe, być może kiedyś to bardziej rozwinę. I Huxley również był jednym z takich autorów w takim komitecie optującym za wydaniem zbiorowych dzieł Teilhardy de Chardin. I właściwie to są te kwestie, które ja chciałam poruszyć w książce, która dotyczy spraw teologicznych. I też tak samo podejścia Kościoła do ewolucji, który mówi po prostu tyle, że trzeba wierzyć, że dusza pochodzi od Boga i trzeba wierzyć, że mamy pierwszych rodziców. W pozostałych kwestiach Kościół pozostawia wolność. I pytanie, która z koncepcji jest prawdziwa, jest już pytaniem innym, jest już pytaniem na oddzielny program. Jeśli macie tutaj jakieś swoje przemyślenia, chcecie, żebym coś doczytała o czymś w tym programie kolejnym powiedziała, który wtedy już byłby tylko o ewolucji, a nie o ewolucji i Kościele, to zachęcam Was do komentarzy. Kolejny komentarz Checkmate napisał: wygląda na to, że zagadnienie prawdy od dłuższego czasu pozostaje w sferze Pani zainteresowań. Czy jest gdzieś dostępna Pani praca magisterska, antyrealizm semantyczny, a problem prawdy? Jest dostępna niejako książka, nigdy nie została wydana, prawdopodobnie w czytelni Wydziału Filozoficznego Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Tak, jest taki zbiór wszystkich prac magisterskich. Każdy, kto pracę obronił, miał obowiązek przekazać tam egzemplarz, więc na jakichś zasadach pewnie jest to dostępne. Nigdy nie myślałam szczerze, żeby to wydawać, gdyż no, doktorat to już była taka rzecz, która rzeczywiście zawierała teksty nigdy wcześniej nieopublikowane, coś nowego, co należałoby wydać. Ta praca magisterska, nie wiem, czy aż tak bardzo jest oryginalna, żeby to wydawać. Musiałabym zerknąć i spojrzeć na to jako takie kompendium tego, jakie mamy teorie prawdy, czym jest realizm i antyrealizm w kwestii prawdy w podzieleniu na metafizyczny, epistemologiczny i semantyczny oraz jacy są przedstawiciele tego antyrealizmu semantycznego. Być może kogoś by to interesowało. Jeśli jest chęć, to być może o tym kiedyś pomyślę, ale na pewno trzeba by to jeszcze jakoś przerobić. No, cieszę się, że jest takie zainteresowanie. No, nie myślałam o tym, szczerze mówiąc. W
kolejnym komentarzu przeczytam ten fragment, do którego się chcę odnieść. Metafizyka współczesna napisał, że wśród 24 testów mistycznych znalazła się i taka, że każde działanie człowieka wymaga poruszenia Bożego. Przyjrzałam sobie, będziemy analizować 24 tezy tomistyczne wkrótce, więc szykujcie się. I póki co, słuchajcie, przyjrzałam sobie te tezy, no nie ma tam takiej tezy, która by w ten sposób brzmiała. Wręcz są tezy podkreślające wolną wolę, ponieważ jeśli by każde działanie człowieka wymagało poruszenia Bożego, nie ma żadnej z tych tez, która jest tak ujęta, ale to by chyba jakoś przeczyło wolnej woli. W filozofii świętego Tomasza z Akwinu mamy powiedziane, że rzeczywiście Pan Bóg podtrzymuje nas cały czas przy życiu, że mógłby no w każdej chwili, gdyby mu się zachciało nas uśmiercić, sprawić, żeby nas nie było, ale nie odbiera nam wolnej woli. Nie wiem, co ma być przez to powiedziane. W każdym razie żadna z 24 tez tomistycznych tak nie brzmi tutaj, dlatego bardzo was też proszę, jeśli ktoś coś pisze w komentarzach, to no nie sugerujcie się tym, bo czasami są rzeczy, które są błędne, żadna z tych testek nie brzmi. Widać w tym przywiązanie do koncepcji pierwszego poruszyciela, sformułowanej przez Arystotelesa i przyjętej przez Tomasza. Ta koncepcja powstała na podstawie starożytnej fizyki. W kwestii odkryć fizyki współczesnej straciła ona na aktualności. No i tutaj jest znowu kwestia tego sporu pomiędzy fizyką a metafizyką, co w jednym z odcinków starałam się pokazać i co jest jednym też z kluczy mojej książki. Cała wizja Teilharda de Chardin wynika z twierdzenia, że nauki przyrodnicze mają mieć wpływ na metafizykę, na religię, na zmiany w dogmatach. To twierdzenie jest błędne z koncepcją Arystotelesa, gdzie metafizyka, co za tym idzie, teologia mają inny przedmiot, więc to nie jest tak, że ktoś odkryje jakieś prawo dotyczące fizyki i to ma z automatu zmienić nasz obraz Boga. I kiedyś też, wydaje mi się, że to jest jeden z wątków kluczowych tej mojej książce i co się tu staram przekazać i wydaje mi się, że to nie jest do końca przeze mnie tak wyjaśnione, jakbym chciała i tutaj zrozumiałe, więc też jest to temat na kolejny program. Żeby wam to chociaż trochę wyjaśnić, to jeszcze raz tutaj sięgnę do mojej książki i no myślę, jeśli jesteście za tym, to kciuki w górę, komentarz, żeby zrobić kiedyś cyklu Problemy filozofii o Arystotelesie, o tym właśnie aspekcie. Metafizyka dla Arystotelesa jest filozofią bytu i musi się różnić od innych nauk znacząco. Jeszcze raz podkreślam, znacząco. O ile fizyka zajmuje się rzeczami, które są w ruchu, o tyle filozofia pierwsza, czyli metafizyka, sama nazwa metafizyka została później dodana przez Andronikosa z Rodos, ale już w ten sposób to przypisujemy, zajmuje się badaniem bytu, który jest nieruchomy i samoistny. I zacytuję tu kilka fragmentów z metafizyki Arystotelesa. Atrybuty bytu bowiem, o ile jest bytem, jego przeciwieństwa jako bytu są przedmiotem badania filozofii. W fizyce można by przydzielić badanie rzeczy nie jako istniejących, lecz raczej uczestniczących w ruchu. Natomiast dialektyka i sofistyka zajmują się atrybutami rzeczy, ale nie jako istniejącymi, ale raczej uczestniczącymi w ruchu i nie zajmują się bytem samoistnym tak, jako takim. I to jest również związane, o czym teraz mówię, z tym, co możecie sobie prześledzić w moim programie Spór o Uniwersalia na playliście Problemy filozofii. To znaczy, dla Arystotelesa metafizyka jest najwyższą nauką właśnie dlatego, że różni się od fizyki, ponieważ bada to, co pierwotne i nieporuszone. Ona się różni i zatem najnowsze odkrycia fizyki nie mogą
na nią mieć żadnego wpływu. Fizyka i inne nauki odpowiadają na pytanie jak, już tutaj to dodaje Gary Lagrange, metafizyka odpowiada na pytanie dlaczego. Arystoteles pisał, że mamy trzy rodzaje nauk teoretycznych: fizyka, matematyka, teologia. Tutaj ta teologia również metafizykę zawiera. Wśród wymienionych nauk ostatnia, czyli teologia, jest najpożytniejsza, bo się zajmuje najwyższym bytem, a każda nauka nazywa się lepszą lub gorszą w zależności od swojego właściwego przedmiotu. Wraz z nominalizmem mamy upadek, mamy pójście w drugą stronę. Metafizyka nie jest już królową nauk, traci swoją wartość. Właśnie te na rzecz tych nauk przyrodniczych. Stąd również bierze się pomysł, że zasady metafizyki mogą się zmieniać, jeśli się taka nauka zmieni. To jest kolejne pytanie i myślę, że dla mnie też tutaj w tej dyskusji z wami taki motyw, żeby o tym osobny odcinek nakręcić. Pan Mark tu napisał, nasuwa się pytanie, dlaczego Pius XII nie ekskomunikował tych heretyków jak Henri Delibach, Danielu Congar. Bez nich może by Sobór Watykański II nie poszedł w złą stronę. No to jest pytanie też, być może rzeczywiście dla niektórych te kary, które były, może były zbyt łagodne. Dlaczego nie zostali ekskomunikowani? Było ich dużo. Może myślano, że lepiej po prostu ich wyciszyć, odsunąć od nauczania, że jeśli się ich ekskomunikuje, to mogą wtedy założyć jakieś odrębne ruchy, jakieś odrębne sekty, że będą mówić o sobie jako o tych, którzy zostali odrzuceni, że będą przyciągać do siebie ludzi, co za tym odwozić ich od kościoła. Więc być może taki był zamysł, dlaczego nie zostali ekskomunikowani, a raczej starano się ich wyciszyć, zakazać im publikowania nauczania. No jednak widzimy, że długofalowo rzeczywiście poszło to w złą stronę, gdyż stali się ekspertami soboru, ale tego być może Pius XII nie mógł przewidzieć, że w taką stronę to pójdzie. Długi komentarz jak zawsze pana Andrzeja Siemaszko. I to są te pytania, które tutaj on tutaj napisał. Bardziej mam nadzieję, że może je zadać księdzu Bańce pod taki kanał, bardziej do księdza są to pytania, ponieważ on pisze, że Kościół uchwalił nieprawdziwy dogmat o nieomylności papieskiej, aby być nieomylni musielibyśmy jednak być wyjęci spod grzechu pierworodnego. Więc panie Andrzeju, trzeba doczytać, o co chodzi w tym dogmacie. Tu nie chodzi o to, że papież jest nieomylny jako człowiek, nie chodzi o to, że on jest we wszystkim nieomylny, nie chodzi o to, że ma być jakimś hinduskim guru. Więc zachęcam, żeby poczytać w książkach o apologetyce, o co w tej nieomylności chodzi. Przytoczę znowu fragment z apologetyki podręcznej księdza Bartynowskiego. Papież jest nieomylny, taki dogmat ogłosił Sobór Watykański I, ale nie we wszystkich życiowych swoich przypadkach, ale tylko wtedy, gdy przemawia ex cathedra, to znaczy kiedy oficjalnie ogłasza naukę odnoszącą się do wiary jako obowiązującą wszystkich wiernych pod utratą zbawienia. I to też musi być w zgodności z tym, co wcześniej Kościół uchwalił. Nie może być tutaj jakaś sprzeczność. I tutaj ksiądz Bartynowski dodaje, z powodu niezrozumienia sprawy, na czym nieomylność papieża polega, nieraz jest ona tłumaczona w sposób mylny. Trzeba pamiętać, że nieomylność papieża nie oznacza, że papież jest wszechwiedzący, ani że nie może grzeszyć. I nie chodzi o to, że to jest również jakiś wynik jego świątobliwości życia czy uczoności, bo może byli papieże, którzy byli prawdziwymi papieżami, a się mylili, tak? Nieomylność nie oznacza też, że papież za pośrednictwem jakiegoś nowego objawienia czy szczególnego natchnienia
dopiero nabywa znajomości prawdy dawniej przez Pana Boga objawionych. Nieomylność nie wynosi jego osobistych zdolności ponad zdolności wszystkich innych ludzi, ale polega na tym, że Duch Święty udziela papieżowi szczególnej pomocy. Chodzi tutaj o to, zupełnie też coś innego, co teraz mamy, kiedy mamy mieć ten charakter Kościoła bardziej demokratyczny. Chodziło w tym dogmacie o taką wiarę monarszą Kościoła, że Kościół ma mieć charakter monarchiczny, a nie kolegialny, tak jak teraz to ma być, że sami wierni czy większość biskupów mają sobie rościć prawo. No i co ciekawe, żaden z papieży od czasów Soboru Watykańskiego II nie wydał żadnego dogmatu, nie powiedział nic, co by tą funkcję ex cathedra tak dokładnie spełniało. Ten dogmat nie znaczy też, że papież nie może pobłądzić. Mieliśmy przypadek papieża Honoriusza 625-638, który jest obwiniany o to, że popadł w herezję monoteletów. To jest taka herezja, gdzie przyjmowało się tylko jedną wolę w Chrystusie. I tutaj trzeba pamiętać, że chociaż on popadł nawet w błędne nauki, to nie wydał żadnego urzędowego orzeczenia na ten temat. Więc taki brak stanowczego wystąpienia, po prostu chodzi o to, że on nie dostrzegał, że oni jakąś mają tutaj, popadli w jakąś kwestię heretycką. No więc mamy tutaj mieć taką z jednej strony ufność i bardziej w tym orzeczeniu właśnie chodzi o taki charakter monarchiczny Kościoła. Nie chodzi o to, że papież jest zawsze i we wszystkim, w każdej dziedzinie życia nieomylny, ponieważ się zdarzali różni papieże, więc trzeba wiedzieć, jak ten dogmat dobrze tłumaczyć i najlepiej się zapytać jeszcze jakiegoś księdza, gdyż staram się tutaj apologetyką podręczną podeprzeć, ale jest to zapewne nawet temat na cały osobny program albo zagadnienie teologiczne. I tutaj jeszcze pan Siemaszko pisze o błędnym podejściu do objawień pomocniczych, co przyczyniło się do zlekceważenia, odrzucenia świętej Magdaleny Marii Alacoque po dzieci fatimskie. No te objawienia teraz są uznane, no ale z drugiej strony każde objawienie musi być jakoś sprawdzone. Błędem by było, gdyby Kościół bez sprawdzenia, bez dokładnego zbadania przyjmował wszystko, co jakiś wizjoner czy wizjonerka mówi, to popadlibyśmy tutaj w zupełne absurdy, więc każde prywatne objawienie musi być dokładnie zbadane i też nie może ono być sprzeczne z tym, co już wcześniej Kościół mówił. I też te objawienia zwykle nic nowego tak naprawdę nie dodają, ale pomagają nam pogłębić, zrozumieć jakieś prawdy teologiczne, tak jak kwestie istnienia piekła w przypadku dzieci fatimskich, niepokolanego poczęcia w przypadku objawień w Lourdes, ale też nie jest to... Jeśli ktoś zna katechizm, chodzi do kościoła, przystępuje do sakramentów, a z jakimś takim czy innym objawieniem prywatnym się nie zapozna, no to nie jest to tutaj taka kwestia fundamentalna, tak? No nie może też tak być, aczkolwiek niektóre z tych objawień rzeczywiście są ważne, nie można ich lekceważyć, co chce przez to Kościół powiedzieć. Nie sądzę, żeby było to fałszywe podejście pod tym względem. To jest, tych komentarzy było jeszcze więcej, na te akurat chciałam odpowiedzieć. Jeszcze był jeden komentarz, w którym oprócz takich rozważań dotyczących prawdy, no, zachęcam do sięgnięcia książki, gdzie tutaj te kwestie prawdy są wyjaśnione. Padło jeszcze pytanie o to, czym jest dogmat. Najkrócej mówiąc, dogmat to jest w Kościele katolickim prawda wiary, którą Kościół uznał za prawdę objawioną i którą nakazuje ludziom do wierzenia. I cały również spór, na przykład jeden z dogmatów to, że Maryja jest Matką
Bożą, czy też dogmat o niepokalanym poczęciu. To są kwestie, w które katolik jest zobowiązany wierzyć. Przedstawiciele nowej teologii twierdzili, że dogmaty mogą się zmieniać, że kiedyś wierzono, że Maryja jest Matką Bożą, ale może się to z biegiem czasu zmienić, że już będziemy inaczej wierzyć. I tutaj Garrigou Lagrange właśnie walczył z tym, że tych dogmatów ruszać nie należy, że one są niezmienne. Podsumujmy sobie filozoficzne różnice pomiędzy Garrigou Lagrange'em i Teilhardem de Chardin. Główna różnica to jest to właśnie, co dzisiaj też staram się podkreślić, ich stosunek do metafizyki. Garrigou Lagrange twierdzi, że wyniki nauk przyrodniczych nie wpływają na metafizykę, natomiast jezuita opiera metafizykę na swojej własnej interpretacji hipotez naukowych. Dla niego ta ewolucja staje się zasadą wszędzie. Teilhard de Chardin inspirował się pismami autorów związanych z modernizmem, tych samych, z którymi Garrigou Lagrange polemizował. Mamy tutaj na przykład Bergsona, Blondera, Leroy. I Garrigou Lagrange z modernistami podejmuje walkę. Sprzeciwia się również panteizmowi, o panteizmie też tutaj mówiliśmy, czyli panteizm to pogląd, że Bóg nie różni się istotowo od świata. Teilhard de Chardin w konsekwencji przyjmuje panteizm i będzie tutaj również różne rozumienie prawdy. Przytoczyłam to zdanie z Sylabiusa Piusa XI ostatnio, że jeśli my odrzucimy metafizykę świętego Tomasza z Akwinu, w konsekwencji dojdziemy do takiego wniosku, że nie istnieje żadna najwyższa, najmądrzejsza i w pełni sprawująca swą opatrzność istota boska, która się różni od całego świata, że Bóg jest tym samym, co cała natura rzeczy, dlatego podlega zmianom, że Bóg się staje w człowieku i w świecie i wszystko jest Bogiem i ma tę samą substancję Boga, że jedną i tą samą rzeczą jest świat i Bóg. To jest właśnie panteizm. Jego konsekwencje to, że duch i materia, konieczność i wolność, prawda i fałsz, dobro i zło, sprawiedliwość i niesprawiedliwość są tym samym. Dlatego takie poglądy do jakiegoś totalitaryzmu nas tak naprawdę doprowadzą. Dlatego w czasie PRL-u koncepcję Teilharda, gdyż taka jest konsekwencja właśnie przyjęcia doktryny Teilharda de Chardin, to o czym pisze Pius IX w tej tezie, która została potępiona. I to wszystko jest związane z, tego, z tym, jak rozumiemy prawdę, jak rozumiemy zasadę niesprzeczności. I jeśli nie wyczerpałam tego tematu, to będziemy, jeśli zaczniemy 24 tezy tomistyczne za kilka tygodni, być może za około 3 tygodnie. Natomiast Jean Husse, działanie, nie będziemy tak dokładnie tego omawiać, chyba nie ma sensu, ale 2 albo 3 programy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Poświęcimy temu tematowi, tym bardziej, że jest taka potrzeba, żeby się zdecydować, jak mamy działać, co robić, więc trochę będzie kwestii praktycznych, dlatego zapraszam Was. Niedziela 19, czwartki 18:30. Śledźcie kanał, bądźcie na bieżąco, subskrybujcie. Przypominam również, że jeśli wspieracie mój kanał finansowo, w opisie programu informacje, jak to zrobić, możecie otrzymać ode mnie nagrody, które co jakiś czas wysyłam komuś, kto mnie wspiera. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do usłyszenia.